Dobry wieczór Państwu. W Pałacu Rady Ministrów odbyła się narada na temat bezpośredniej współpracy przedsiębiorstw Polski i Związku Radzieckiego. Na zakończenie narady głos zabrał Wojciech Jaruzelski. Podkreślił, że ściślejsza współpraca ze Związkiem Radzieckim i innymi krajami socjalistycznymi ma oprócz aspektu gospodarczego duże znaczenie polityczne. Polska znalazła się w sytuacji trudnej, dramatycznej wskutek zachodnich restrykcji. Możemy teraz pokazać światu, że przy pomocy przyjaciół podnosimy się z kryzysu, powiedział premier. Silniejsi dzięki temu i bardziej stabilni, stajemy się również atrakcyjniejszym partnerem dla drugiej strony. Na Kremlu odbyła się uroczystość wręczenia sekretarzowi KCK PZR, przewodniczącemu Prezydium Rady Najwyższej Konstantinowi Czernience, orderu Lenina i trzeciego złotego medalu Sierp i Młot. Odznaczenia wręczył Dmitrij Ustinow, który powiedział, że Konstantina Czernienkę uhonorowano nimi za wybitne zasługi w działalności partyjnej i państwowej. O pracy ideowo-wychowawczej wśród załóg polskich statków dyskutuje się w czasie szczecińskich obrad Komisji Morskiej KC PZPR. Jutro w Wałbrzychu rozpocznie obrady Komisja Kobieca Komitetu Centralnego Partii. W przeddzień obrad członkini komisji rozmawiały w wałbrzyskich zakładach pracy. Przewodnicząca Zofia Grzyb przebywała w Bielteksie w Bielawie. Z okazji 40-lecia powołania Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa zastępca członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Partii, minister spraw wewnętrznych, generał broni Czesław Kiszczak spotkał się z funkcjonariuszami, emerytami i rencistami, którzy w resorcie spraw wewnętrznych przepracowali co najmniej 35 lat. Minister podczas spotkania podkreślił duży wkład współtwórców Milicji i Służby Bezpieczeństwa w umacnianie ludowej państwowości i odbudowy kraju ze zniszczeń wojennych. Wszystkim wieloletnim funkcjonariuszom resortu spraw wewnętrznych generał broni Czesław Kiszczak wyraził uznanie za ich pracę i działalność społeczną oraz przekazał im najlepsze życzenia. Zebrani zapewnili, że nadal nie będą szczędzić sił w służbie i pracy na rzecz umacniania bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego oraz ochrony i obrony obywateli. O umacnianiu robotniczego charakteru partii mówiono na posiedzeniach plenarnych Komitetów Wojewódzkich PZPR w Kaliszu i Koszalinie. Tematem obrad w Kielcach była oświata, a w Tarnobrzegu ochrona przyrody. We Włocławsku mówiono o efektywności gospodarowania, a na plenarnym posiedzeniu Komitetu Wojewódzkiego Partii w Nowym Sączu dyskutowano o problemach środowiska wiejskiego, rozwijaniu demokracji socjalistycznej i umacnianiu roli rad narodowych. Obradowała Centralna Komisja do Walki ze Spekulacją. Przewodniczył wicepremier Zenon Komender. Zastanawiano się m.in. nad odpowiedzią na pytanie, jak ograniczyć nielegalny handel mięsem. Przed dwoma dniami mówiliśmy w dzienniku o wzorach pralek i lodówek wystawianych w sklepach Stołecznego Przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrznego. Otrzymaliśmy list od dyrektora przedsiębiorstwa Piotra Chnatiuka i oto jego fragment. Wobec krytyki, którą przyjmujemy jako wyraz stanowiska większości potencjalnych nabywców, z dniem 1 października bieżącego roku powrócimy do wcześniej stosowanej formy sprzedaży. Przepraszam jednocześnie wszystkich tych, którzy odczuli nasze działanie jako utrudnienie zakupu. Główny inspektor gospodarki energetycznej poinformował, że utrzymujące się trudności w zaopatrzeniu kraju w benzynę spowodowały konieczność powrotu w przyszłym kwartale do norm obowiązujących w drugim kwartale. Tak więc przydział na jeden odcinek karty benzynowej będzie wynosił dla samochodów osobowych o pojemności do 900 cm sześciennych 8 litrów, a powyżej 900 cm sześciennych 12 litrów. Utrzymany zostaje kwartalny okres ważności odcinków kart benzynowych. Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług poinformowało, że w przyszłym miesiącu obowiązywać będą normy i zasady sprzedaży artykułów reglamentowanych takie same jak w tym miesiącu. I to już wszystkie informacje, które przygotowaliśmy dziś dla Państwa. Dziękujemy za uwagę. Do widzenia.